szkoły. Jeśli to czytasz, to oznacza, że już nie żyją. Napisałem ten list, aby powiedzieć ci, byś wykonała moją wolę ostateczną. Pojedź na Polną 622, weź ze sobą broń, którą znalazłaś w pudle, wejdź do starego, zaniedbanego domu i przedstaw się jako Raymond Reddington. Chciałbym ci jeszcze powiedzieć, że zawsze cię kochałem, byłaś najwspanialszą kobietą na ziemi. Zabójstwach przybywa. No to czy dzięki za informację. Wiesz co, powiem ci, czy się zajmiemy. Dalej powiedz o Radugera. Jak ty możesz teraz myśleć o Radugerze? Raymond nie żyje, nie mamy nikogo, kto by nas rzeszył, a ty jakby nigdy nic wyjeżdżasz o Radugerze? Tak? A jeśli nie... No będziesz tam tu stał, czy pójdziesz tak, co się dzieje? No dobra. Co ty tutaj robisz? Odpowiadaj! Przyszło od polecenia mojego męża! Zostawił mi list i kazał przyjechać pod ten adres. Kazał się powołać na Raymonda Reddingtona i pokazać tą broń. Ja nie mam pojęcia, co on mógł mieć na myśli. Zaraz, zaraz. Pan mąż? Dobra, nie chcę nic mówić, ale chyba wiesz, kim ona jest. Raymond na pewno coś powiedziała. Jaka ona? I co wiedziała? Już pani wszystko tłumaczymy. Nagle pani? Wcześniej wiedzieliśmy, że sprawa tak wygląda. Widzi pani, Raymond to pseudonim pani męża. No, trzeba przyznać, że był on wspaniałym człowiekiem i w sumie dzięki niemu większość z nas jeszcze żyje. No a ta broń, no to po prostu jedyna broń przywódcy. Jaki was i jaka broń? Niech się pani nie przestraszy, ale Raymond, znaczy pani mąż, stworzył pewną grupę. Jaką grupę? Większość ludzi nazwałaby to mafią, jednak to było coś innego. Byliśmy jak rodzina, do czasu pewnego wydarzenia. Jakoś koło rok temu jeden z naszych kumpli zaczął pracować w pewnym zakładzie, no jak się szybko okazało, zajmowali się trudną robotą. On się o tym dowiedział, więc złożył wypowiedzenie, ale nie chcieli go już wypuścić ze względu na to, jakie informacje posiadał. Gdy pani mąż się tylko o tym dowiedział, próbował negocjować z tamtymi ludźmi, lecz to tylko pogorszyło sytuację. Rozpoczęła się wojna. Tamci ludzie zabijają od tak, no a my jak się o tym dowiedzieliśmy, to mimo protestu pani męża też zaczęliśmy zabijać. Ta rzecz trwa do dziś, tylko że do tej pory mieliśmy wsparcie w postaci pani męża, ale teraz go już z nami nie ma. Trzeba przyznać, że grupa zaczyna się rozpadać, no a my nie możemy sobie na to pozwolić. I wychodzi na to, że jest pani naszą ostatnią nadzieją. No ale co ja mam w końcu z tym wspólnego? Chcemy
informacji na raz. Jasne, masz tyle czasu, ile będziesz chciała. Może to jest jedyne wyjście, może powinnam to zrobić. Zakończyć tą całą farsę. No, nie narażę życia córki tylko dlatego. No ale dlaczego? Przecież mój mąż bardzo mnie kochał i moją córkę nie pozwoliłby, żeby nam stała się jakakolwiek krzywda. No dobra, wejdę w to, ale ja mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego nic złego. Kupiłem ci kwiaty. Przemile, pierwsze je uwielbiam. Pamiętałem. Tyle się nie widzieliśmy. Mów co u ciebie. No wiesz, wszystko się wali. Raymond nie żyje. Wszystko trzeba zaczynać od nowa. A u ciebie co tam? Wiesz jak to wchodziło. Masa pracy. Nie mogłam się ostatnio z tobą spotkać. Nie no, nic nie szkodzi. Mów lepiej co w grupie. Wiesz, muszę wiedzieć co się dzieje zanim dołączę. A no właśnie, mamy nowego przywódcę. Co to za szczęściarz? Żona Remingtona zgodziła się z nami pracować. A wracając do twojej współpracy z nami, to zgodzili się. To świetnie. No, nie są to dobre wieści. No wreszcie. Zastąpili Raymonda jego żoną. Przyjrzeli jej ochronę. Nie zabijecie jej tak jak jego. A kim ona w ogóle jest? No, z tego co mi wiadomo, tak jak było w Kenipie. Czyli mają kasę. Raczej tak. Musimy coś z tym zrobić. Tylko co? To porwijmy ją i zażądajmy, by skończyć z tym. Co? Jak ty to sobie wyobrażasz? Porwiesz się o mi przedstawisz żądania? A co jeśli się zgodzą? Oddasz, a oni znowu będą produkować Radugera. Weź czasem pomyśl. Ona czasami nie ma córki. Ma, ale co w związku z tym? Odbijmy jej córkę i zaszatajmy, by przeszkadzali z tą produkcją. Dobra, tylko musimy jakoś przedstawić żądania no i powiedzieć, że mamy dziewczynę. To wyślijmy jej list, nie zdjęcie, no które mamy. Nowy członek naszej grupy, o którym wam tyle mówiłem. No, pociesz, no masz puszkę. Nie cieszyłabym się tak na twoim miejscu. Dobra, ale trzeba się zabrać do pracy. Dokładnie. Musimy wyprodukować bardzo dużo Radugera, bo mamy nowe zapasy. A co to tak właściwie jest? No, Raduger... Czekaj. Przychodzisz do nas i nie wiesz, co to jest Raduger? Skandal. Dobra, luźno. Wytłumaczę jej. Raduger to substancja, która składowana w miejscu narkotyków niszczy je. A, to wy nie produkujecie narkotyków, tylko je niszczycie. Jak mówiliśmy przy pierwszym spotkaniu, jeden z naszych kolegów pracował w zakładzie, który miał powiązania z mafią. Gdy się tylko o tym dowiedział, chciał odejść, lecz mu nie pozwolono. Tamta mafia produkowała narkotyki, więc pani mąż opracował metodę ich niszczenia. W sumie zadziałało, ale nie do końca jak byśmy chcieli, no bo owszem, niszczyło narkotyki, ale tylko wzburzyło tamtą mafię i w takim momencie zaczęli zabijać po prostu dla informacji. Aż dowiedzieli się, kto tworzył i opracował Radugera i zabili twojego męża. Tak właśnie do nas trafiłaś.
Aha, czyli to teraz ja będę produkować Radbrugera, dlatego to mąż wybrał właśnie mnie. Dokładnie. Dobra, ale trzeba przejść do pracy, bo nie ma opcji. Porwaliśmy twoją córkę. Jeśli nie chcesz, by coś jej się stało, przyjedziesz do nas. Na potwierdzenie tych słów dołączamy zdjęcie dziewczyny. Spotkamy się dzisiaj pod mostem przy twoim domu o 19:30. Lepiej dla ciebie, jakbyś nie kombinowała. Daj podrekawę.
wpaść nieznajomym na drugiego. I co jeszcze? Mówili, że muszą zdobyć informacje o jakiejś substancji. Gdzie jest jakaś kryjówka i że muszą znaleźć nowy skład. I że nie będą jej tam trzymać długo. No to co tak stoisz, trzeba się pospieszyć, nie? Pamiętasz może drogę do ich kryjówki? Miałam zmęczone oczy, ale pamiętam, że je skręcaliśmy. Dobra, my tu gadu, a twoja mama na nas czeka. Idziemy. Chodźcie, dostańcie, panie. Chwila, wy chcecie tyle zrobić dla innej osoby, serio? Ona zrobiłaby dla nas to samo, bo jesteśmy jak rodzina, a teraz chodź ze mną po broń. Ale nie wybaczę ci na pewno.